Siema, witam akwarium. Pora poznać u mnie, czym karmię ryby i jak im przyrządzam posiłki. Oczywiście nie całość, jak to przyrządzam, tylko po prostu skrót, mniej więcej, jak to wygląda przed karmieniem. Co by Was nie zanudzać, takich filmów jest mnóstwo. Ja takiego filmu już nie nagrywałem, ale chciałem Wam pokazać, czym ja osobiście skarmiam które ryby i które zbiorniczki. Więc może zacznijmy od pokarmów suchych. Tutaj macie pokarm suchy, drobny mikroflex, to jest dla rybków. Słodki pokarm, no cóż, mogę Wam pokazać, jak wygląda w środku. Drobny, suchy pokarm, nim skarmiam pięciątkę, czwórkę jako taki dodatek, ponieważ dostałem też mięsny pokarm tam. Kolejny pokarm, który jest używany tylko w 54. Jest to Crabs Natural. Produkt jeszcze z Polski. Kupiłem go za 15 zł cenę wraz z raczkami. Pan mi go dał. Polecił mi go. To są takie grążki. No ja się na raczkach nie znam, więc zdałem się na jego wiedzę. Więc myślę, że dobrze mi polecił, skoro jeszcze żyją, nie padły mi. Mam już ponad 4 miesiące lub chyba tak u mnie, więc zadowolony jestem. Tutaj mamy kolejny pokarm. Multifit, również suchy, ale są to tabletki, jak tutaj widać na tym kółeczku. To daję do każdego zbiornika, tam gdzie mam kieski, czyli do 450, do 54 i do 84. A jeszcze 30 też to dostaję. Tam też są właśnie glonusie małe i krewetki, więc glonusie to uwielbiają. Czy krewetki to skubią? Nawet nie wiem za bardzo. Ale glonusie tam są, więc muszę to dostawać. No i kolejny pokarm, tu już nie będę wam go podnosił. Widzicie go bardzo dobrze. To jest tetramin, najstarszy pokarm świata, jak ja to mówię. Ja go dodaję do każdego z pozostałych zbiorników poza tą drobnicą, czyli 450. Barniaki też już go dostają. Tak dodatkowo dostałem go również maluchy, znaczy głupiki, maluchy głupików w 30, więc używam go wszędzie. Raczej nie pozwalam, żeby mi go zabrakło. No ale cóż, to tyle z suchym, bo na samym chlebie to człowiek nie zajedzie. Tak samo i ryby. Powinny mieć dodatek i jakąś tam urozmaiconą dietę, więc pokazuję Wam dalej. Mrożonki w Niemczech mam tutaj z jednej firmy. Petman. Tu akurat macie Artemię. Jak wygląda Artemia, to wiecie sami, ale ja Wam to pokażę. Takie kosteczki. No to jest dorosła Artemia, więc to jest pokarm dla większych rybek również. Więc to jest Artemia. Ja wyciągnąłem Wam tylko praktycznie po jednym z tych produktów, a mam ich zawsze na zapas, około 15-20 paczek, takich jest praktycznie u mnie zawsze. Tutaj mamy czerwony plankton. Widzicie, ta sama firma. Wygląda on tak. To już jest drobniejszy pokarm na nim, odchowałem sobie barwniaki. Przeżyły na nim i dostałem go do dzisiaj. Więc te maluchy akurat sobie go ogarnęły. Kolejny pokarm, również drobny dla mniejszych ryb, jest to cyklop. Cyklop jest jeszcze troszkę mniejszy, przynajmniej ten, który ja mam, od planktonu. Widzicie, to jest taki bardziej brązowo-żółty. On również dostają barwniaki ten pokarm, jak i małe mieczyki i głupiki. Cóż więcej, teraz może pokarm, który Wam pokażę tak do innego zapakowania. Tutaj mam ikrę ryby, o której kiedyś wspominałem. To jest mój kolega z wędkarzem. Ja sobie tę ikrę zamroziłem. Tutaj mam jeden dobry płat. Jeszcze mam kolejny płat, praktycznie 7 razy tyle, co tutaj, może 8. To stosuję raz w tygodniu. Uwielbiałem to moje kieliszniki. No i reszta ryb. Kolejny pokarm, który robię sam.
To jest moja mrożonka, którą sam przygotowuję. Cóż mi jest? Jak widzicie, ja tego nie porcuję jakimiś kosteczkami, po prostu tak jak mam we worku. Tu widzicie tą deskę do krojenia, która mi służy w kuchni. Używam po prostu tłuczka. Jeden, dwa strzały, odłamuję mi się tyle, ile chcę. I daję to do rozmrożenia. Więc nie bawię się w żadne porcjowanie, czekoladkowanie. I tak, zaczniemy od tego. Tutaj mam jeden pojemniczek. On służy mi tylko do rozmrażania pokarmu. Widzicie, jest tutaj rozmrożony już czerwony plankton oraz artemia, ta mrożona z cyklopem. Tym, co tutaj jest, widzicie ile? Tym skarmem 54, 30 i 84. Czyli przypomnę, 84 to są berniaki małe i dorosłe oraz kirysy z konjadami. Do tego 54, czyli kirysy, głupiki i już tam zostało troszkę mniej mieczyków, bo zostały przełowione. Oraz moje głupikowo 30-litrowe, czyli głupiki, tam krewetki są i do tego teraz właśnie malutkie wymiatki, które siedzą sobie tam z tatą. Kolejna micha pokarmu, kubek pokarmu. To jest pokarm, który używam tylko w 450. Tutaj jest tylko artemia, dorosła, mrożona artemia, tą, którą widzieliście przed chwilką. Widzicie biały osad na dnie, białe takie trocinki to są, to jest czosnek, który wcieram im. Używam do tego swojego sitka, tarełka, przepraszam. Tak, żeby nie musiał żonie podbierać. Na tych mniejszych oczkach ścieram dla mniejszych ryb. Jeśli dodaję do czerwonego planktonu czy cyklopu. Natomiast na tych oczkach ścieram do głównego zbiornika, gdzie mam te już większe rybki. To jest taka odpowiednia wielkość, że też widzę, że niekiedy go tam sobie skubną, więc to dobrze, czosnek jest zdrowy, więc czemu nie? Kolejny pokarm. Tutaj mam opakowanie po Artemii, którym zaraz zobaczycie, bo się przejdziemy do kotłowni, żebyście mogli zobaczyć, jak ją hoduję. To jest żywa Artemia. Nie wiem, czy będziecie to dobrze widzieć, czy mi to zbliży. To jest żywitka Artemia, sobie nabieram to w ten pojemniczek, zabieram sobie do sypialni i mam go na 2 dni, 2-3 dni. Tu akurat się więcej nabrało, więc mi posłuży. One w tym żyją, ja nie oglądam tego tym codziennie. Natomiast do głównego zbiornika, gdzie jeszcze o dziwo żyją mi maluchy, tą pipetą nabieram sobie Artemię, oczywiście w sys nabieram Artemię i odsłaniam roślinki i tym podkarmiam te maluchy tam. No raz spróbujmy to spauzować. Tu już kręcę z ręki, więc może trząść, musicie mi to wybaczyć. Tutaj mam swoją Artemię, która widzicie pracuje. Taka lampeczka nam doświetla, to jest jakaś tam moja lampka. Kiedyś ją znalazłem. Najpierw stosowałem tą Artemię do tego. Nie wiem, czy mi cię widzieć. Teraz kupiłem sobie taki cały woreczek. Tam się wydaje, że jest lepsza, tą co kupiłem. No, na chwilę mi posłuży, dlatego że jeszcze mam co skarmiać. Tu jest taka moja skrzyneczka, w której mam liście dębu, szyszki olchy oraz pokrzywy. Czyli taki mój parapet w kotłowni akwarystyczny, gdzie Artemia pracuje. Zadowolony jestem z tego sprzętu, nie muszę się bawić jak kiedyś z butelkami. Jakoś to wygląda i do tego jest, już wam tu pokażę, spopeczka, która wisi. Nie hałasuje mi, dobre rozwiązanie, że można ją powiesić. I tak sobie tutaj hoduję tą Artemię. Dobra, myślę, że jesteście zadowoleni z tego, że mogliście się przekonać, zobaczyć, czym karmię ryby, jak tu przyrządzam. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Ogólnie chciałem dzisiaj wam pokazać główny zbiornik i to zrobię.
Zaraz się zabieram do kręcenia filmu przed głównym zbiornikiem, bo mam co pokazać. Ale oczywiście wypuszczę go po 150 wyświetleniach, także dziękuję Wam za uwagę. Do nagrania tego filmu namówił mnie jeden z moich subskrybentów, który proponował mi, czy mógłbym po prostu pokazać, czym karmię ryby. Więc myślę, że kolega jest również zadowolony i w sumie fajny pomysł, bo jeszcze tego Wam nie pokazywałem. Więc dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do następnego filmiku. Mam nadzieję, że szybko obejrzycie kolejny. Pozdrawiam, trzymajcie się, witam, hej.